Cześć, w dzisiejszym odcinku zrobimy unboxing lasera Bosch GLL380C. Zapraszam do oglądania. Laser GLL380C, który będziemy dzisiaj odpakowywać, przyszedł do nas w opakowaniu zbiorczym z innymi laserami do testu, także nie mamy pudełka. Wersja, którą będziemy tutaj nagrywać, jest to wersja 380 plus C plus akumulator plus uchwyt LR7 plus L-box, także jest to wersja taka ciekawsza. Przychodzi ona właśnie w tej oto modułowej walizce zwanej L-boxem. I tak, co mamy w środku, co dostajemy od Boscha? Bo przede wszystkim jest laser, który dodatkowo posiada jeszcze osobny pokrowiec, tak się prezentuje, gwiazda naszego odcinka, dodatkowy pokrowiec, czyli mamy jeden pokrowiec i walizkę, to duży plus. Dalej mamy tarczkę celowniczą, uchwyt wielofunkcyjny Bosch BM1, adapter do tego uchwytu, akumulator do lasera, ładowarka do akumulatora i pod wytłoczonkami w L-boxie jest cała masa instrukcji do każdego właściwie elementu oddzielnie. Są do lasera certyfikat produkcyjny, naklejki ostrzegawcze, no wszystko jak w korporacji musi być zachowane, nie będziemy tego przeglądać, bo to nie jest istotą tego odcinka ani nawet naszej serii pomiarowej. Także tak się prezentuje walizka. Co w zestawie? Obejrzyjmy sobie gwiazdę naszego dzisiejszego odcinka. Bosch GLL380 wersja C. Nie wiem, czy wiecie, jak wiecie. Z tego, co ja się orientuję, to Bosch GLL380P był jednym z pierwszych urządzeń pomiarowych typu 3x360. Na pewno pierwszym, z którym ja się spotkałem, jak zaczynałem przygodę z pomiarami. No i to jest następca. On jest od jakiegoś czasu na rynku. Jest to dosyć świeży produkt. Myślę, że nie ma dłużej niż 2 lata. Nasz testowy egzemplarz jest ze stycznia 2018. Taka jest data produkcji tego urządzenia. Samo wykonanie. No Bosch, podobnie jak Dewalt, chyba najwyższa półka, staranność detali jest na najwyższym poziomie. Boscha stać na to, żeby zrobić produkt ładny, no i ten laser ładnym jest, no, tego mu odmówić nie można. Góra urządzenia jest ogumowana, kopułki ochraniające, diody laserowe, właściwie stożki rozpraszające są wykonane z metalu. Ta niebieska część obudowy wykonana jest z plastiku. No plastik, myślę, że jest podobnej jakości jak w innych elektronarzędziach. Samo urządzenie wyposażone w gwint 5/8 i 1/4 cala, także wszelkiego typu akcesoria, jakie macie, jakie są dostępne do urządzeń pomiarowych, powinny tutaj bez problemu pasować. Urządzenie swoją wagę ma z akumulatorem. Nasza testowa wersja przyszła z akumulatorem 12-woltowym, 2-amperowym, litowo-jonowym, także akumulator jest przyzwoity. No i sam laser jest fajny. Jakby więcej na temat jego obsługi, tego jak świeci, jakie ma funkcje, w filmie testowym, na który już teraz Was zapraszam, za kilka dni pojawi się na kanale, tam omówimy szerzej, co to urządzenie potrafi, jak je obsługiwać. No element już omawiany, pokrowiec. Kiedyś przychodziły, wychodziły osobno wersje w pokrowcu, typowo takie okrojone w wersji 380P. Tutaj mamy już jakby dwa w jednym. Bardzo fajny ukłon ze strony Boscha. Następny kluczowy element zestawu to uchwyt BM1. Bardzo fajny uchwyt z rozkładanymi podpórkami, tak żeby się nie wywrócił. Uchwyt posiada z jednej strony blokadę, która zabezpiecza, z drugiej posiada śrubę mikroruchu, czyli jeśli ustawiamy, wpasowujemy się na jakąś wysokość, to
to bez problemu możemy to zrobić. Tu blokujemy i wtedy nawet śrubą ustawczą, nie, no jest, da się mocno, ale da się, czyli precyzyjne wpasowania można w ten sposób robić. Uchwyt wyposażony jest w magnesy z tyłu, czyli możemy zamocować do konstrukcji stalowej, gumki zabezpieczające przed zjeżdżaniem. Delikatny frez w tym miejscu sugeruje, że uchwyt powinien trzymać się też okrągłych przedmiotów, rur. Widziałem, że ludzie stosują podpórki metalowe, do których zaczepiają w ten sposób uchwyt i na to stawiają laser, także jest taka opcja. Przetestuję to prawdopodobnie, jeśli będziecie zainteresowani, w jakimś osobnym odcinku na jakąś multipodporę, na przykład Pichara zaczepimy, zobaczymy jak to jest, ale to będzie w tej serii krótkich pytań i odpowiedzi, nie będziemy tego w teście wplatać. Uchwyt także posiada dwa gniazda, 5 ósmych, 1 czwartą cala, więc można go założyć wszędzie. No i ostatnim elementem uchwytu jest tradycyjne gniazdo montażowe na śrubę czy jakiś kołek rozporowy. Także to jest uchwyt. No i adapter. Adapter głównie do suchej zabudowy, do profili, żeby się zaczepić, złapać. Adapter ma jeszcze opcję rozsuwania, więc da się go podeprzeć. No taki typowy pod suchą zabudowę. Ładowarka i tarczka. I tak prezentuje się zestaw Boscha GLL380C. Raz jeszcze zapraszam na test tego urządzenia, za kilka dni na pewno pojawi się na kanale, tam o nim porozmawiamy sobie szerzej, a jeszcze w późniejszym czasie, jak uda nam się wszystko ponagrywać, posprawdzać, to zapraszam Was do porównania z laserem podobnej klasy. Mam nadzieję, że uda nam się go porównać z Dewaltem, być może z jeszcze jakimiś innymi laserami, także czekam na Wasze pytania, sugestie odnośnie tego, co byście chcieli zobaczyć i to, co w miarę możliwości będziemy w stanie pokazać, to postaramy się Wam pokazać. Dzięki, że byliście z nami. Zapraszam do subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!